Drodzy, każdy pasterz, nauczyciel, pastor, kaznodzieja i tak dalej, ksiądz, którzy swoimi naukami odwodzą ludzi od wiary w Chrystusa, dlatego że nie wierzą we wszystko, co Chrystus już dokonał. I on dalej oczywiście rządzi, dlatego że Chrystus będzie sądził ludzkość. Oczywiście mówiąc o tym sądzie w konkretnym kontekście, dlatego że to, co miało miejsce w pierwszym wieku naszej ery, dotyczyło Izraela Starego Przymierza, ale Chrystus cały czas jest Panem Panów i Królem Królów. I ten sąd jest po prostu, że się tak wyrażę, na bieżąco. Ludzie są osądzani na podstawie tego, jak reagują na głoszoną im Ewangelię. Czy w nią wierzą, czy nie. Na tej podstawie ludzie są osądzani. Słowo Boże, Słowo Chrystusa, Jego Ewangelia osądza ludzi. I tak będzie przez całą wieczność. Dlatego, że Bóg nigdzie w pismach nie mówi, że On ma w planie unicestwić planetę Ziemię, czy też całą ludzkość. Prawda? A wręcz przeciwnie. Wiele tekstów wskazuje na to, że ten proces po prostu jest procesem odbywającym się na bieżąco w trakcie istnienia ludzkości, a ludzkość będzie istniała zawsze. Bóg nie po to stworzył świat, zwierzęta, ludzi, żeby ich niszczyć. Jego niezasłużoną życzliwością było to, że w ogóle zaprosił Adama do ogrodu Eden. I jego niezasłużoną życzliwością jest jego ogromne miłosierdzie i miłość do ludzi, których stworzył na swój obraz i swoje podobieństwo. I wszyscy ludzie są stworzeni na jego obraz i podobieństwo. A to, że ludzie, kierując się własną wolą, odrzucają Jego jako Stwórcę, jako Tego, który powinien być za to wielbiony, to nie jest wina Boga. Prawda? Bóg jest Bogiem miłości i dał tego dowód wielokrotnie. I to, co się dzisiaj dzieje, zbawianie ludzi, którzy pragną poznać Boga, przychodzą do Niego, do Jego Syna, i wierzą we wszystko, co zostało o nich objawione. Nie możemy pomijać niczego, co zostało objawione. My nie żyjemy dzisiaj tysiące lat w okresie, który miał miejsce tysiące lat wcześniej, że te objawienia były skąpe, cząstkowe, że się tak wyrażę. To, o czym kiedyś już mówiłem w jednym z materiałów na temat listu do Hebrajczyków. My mamy wgląd w pełne objawienie. Kim było nasienie Abrahama i co zostało przez niego wykonane. I jeżeli ktoś dalej w to nie wierzy i mieni się, a tym bardziej, jeżeli ta osoba mieni się duszpasterzem, osobą duchowną, nauczycielem i tak dalej, a odwodzi ludzi od wiary w to, kim jest i co zrobił już Jezus Chrystus i co dalej robi, bo Jego Królestwo nie będzie mieć końca. To tacy ludzie naprawdę zaczynają już, jeżeli już nie przekroczyli tej linii, tę linię przekraczać. I to jest bardzo niebezpieczna sytuacja, bo Bóg nie ma względu na osobę. Bóg naprawdę nie pozwoli z siebie drwić. Nikomu. Jeżeli jesteście ludźmi, którzy dopiero analizują Pisma, których nazywam potocznie, delikatnie mówiąc, studentami Słowa Bożego, to nie mieńcie się tymi, którzy są natchnieni Duchem Świętym i wasza interpretacja zawsze musi być słuszna, wasze zrozumienie musi być słuszne, bo nie jest. To, co obserwuję na internecie,
to głównie jest jakiś taki dziwny schemat, że ktoś przestał być członkiem kultu albo sekty, naczytał się tam jakichś książek, czy naoglądał wykładów Dereka Prince'a i tak dalej, i on już wszystko wie. On już nie musi sam modlić się do Boga o mądrość, nie musi pokornie podchodzić do Słowa Bożego i nie musi mówić to, co w Słowie Bożym zostało objawione. Tylko on dalej powiela błędy tego typu ludzi, których teologia była zupełnie odwrócona do góry nogami. Ja nie mówię, że o wszystkim, ale o wielu rzeczach. I taki człowiek chce mówić innym, ludziom, którzy całe życie spędzili na badanie tekstów, bo to jest ten proces bycia uczonym przez Boga, żeby dojść do całej prawdy i kiedy człowiek w nią uwierzy, to wtedy jest zbawiony. I wszystko, co do tego zbawienia prowadzi, jest procesem. Ja nie mówię, że zbawienie, które jest natychmiastowe, kiedy uwierzysz w całe objawienie. I mówiąc o całym objawieniu, ja nie mówię, że, bo też takie zarzuty zostały mi postawione, przepraszam najmocniej, że ja twierdzę, że człowiek zbawiony musiał zrozumieć dosłownie każdy symbol, który znajduje się w Pismach Świętych, na przykład wszystkie symbole, które zostały użyte w Księdze Objawienia. Nie, absolutnie. Ty masz zrozumieć całe objawienie o tym, kim jest Jezus Chrystus, co zrobił i kiedy zrobił, bo to było Ewangelią w pierwszym wieku naszej ery. I ta Ewangelia się nic nie zmieniła, oprócz szczegółu, o którym często mówię w swoich nagraniach, że to, na co czekali pierwociny, na co czekały pierwociny, a więc pierwszy Kościół, jest już naszą rzeczywistością. Chrystus już jest obecny jako Pan Panów i Król Królów. I On przynosi zbawienie na bieżąco tym, którzy do Niego przychodzą. Bo jest najwyższym kapłanem na wzór Melchizedeka, który żyje przez wieczność. I On przez wieczność zbawia wszystkich, którzy do Niego przychodzą. A co to znaczy przychodzić do Chrystusa? Wierzyć w Niego. A wierzyć w Niego znaczy wierzyć Jemu. Nie ma innej definicji. Jeżeli ktoś myśli inaczej, to sam siebie oszukuje. Nie można wierzyć w Chrystusa, którego przedstawiają ludzie, jeżeli ich obraz jest zafałszowanym obrazem, niezgodnym z tym obrazem, który został wymalowany w Ewangeliach i w listach apostolskich i tych wszystkich innych ludzi, którzy pisali o świadectwach wszystkich tych, którzy widzieli Chrystusa, którzy go słyszeli. I dzisiaj sceptycy, ateiści zarzucają tam ewangelistom, że a on tam coś dodawał i tak dalej, na przykład Marek. No i co z tego? Jeżeli ktoś miał udział w pisaniu sprawozdań świadków i z biegiem czasu dotarły do niego dodatkowe szczegóły, no to nie mógł jeszcze czegoś dopisać. To jest zabronione. Ja też piszę jakieś artykuły i staram się w końcu skończyć tą książkę o eschatologii. Oczywiście nie jest to jedyna dziedzina, którą powinniśmy badać, bo tych dziedzin jest sporo. Soteriologia, pneumatologia, teologia i tak dalej. To jest wszystko związane z tym, kim jest Bóg, co obiecał, kiedy to wypełnił i w jaki sposób współczesny człowiek ma się do tego wszystkiego odnosić. Bo przecież dzisiaj ludzie też są zbawiani. Ale czy wszyscy będą zbawieni? No to zależy, czy słuchanie Ewangelii jest połączone z wiarą człowieka, który ją słyszy, prawda? Dlatego jest to takie ważne, żeby mówić całą prawdę Ewangelii. Nie tylko część, nie tylko to, że ktoś uwierzył, że Pan Jezus Chrystus urodził się jako człowiek.
I tyle. I na tym koniec. Albo że umarł na krzyżu. I tyle. Albo że tylko zmartwychwstał. No ale co z tego wypływa? Jaki to ma wpływ na ludzi obecnie żyjących? Ludzie muszą to zrozumieć. Dlatego zgromadzenie wierzących, tak zwany Kościół, powinno mówić wszystko na ten temat. Na czym polega cała prawda Ewangelii? Bo każdy ma prawo się o tym dowiedzieć. Mam nadzieję, że coraz więcej ludzi w nią uwierzy i coraz więcej ludzi będzie przejawiać miłość do prawdy Ewangelii. Wszystkim tego życzę. I życzę również, jak zwykle, miłego dnia. Zostańcie ze Zbawicielem, naszym Panem Jezusem Chrystusem. Do zobaczenia i do usłyszenia następnym razem.